Czy dalibyście swojemu dziecku papierosa, a miseczkę kukurydzianych płatków śniadaniowych? Okazuje się, że obie te rzeczy są tak samo rakotwórcze, zupełnie jak yerba mate, jak inne rzeczy. Chodźcie, pokażę wam jakie, nawet się nie spodziewacie. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Cóż my tutaj mamy? Czy ja z tego coś ugotuję? Czy to może jest dzienna racja żywieniowa dla przeciętnego polskiego studenta? Słuchajcie, okazuje się, że każda z tych rzeczy, każdy z tych spodeczków jest tak samo rakotwórczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę zawartość WWA, czyli wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, czyli tego, co jest rakotwórcze i występuje w wielu rzeczach, również w yerba mate i tego, co jest ostatnio przedmiotem bardzo intensywnej debaty, może nawet nagonki na yerba mate, ponieważ sugeruje się, że wypicie yerba mate może być tak samo rakotwórcze jak wypalenie 100 papierosów. I ten kłębek wiedzy chcielibyśmy dziś nieco rozczesać. WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, to może pole do popisu dla chemików. Jeżeli chcecie coś dodać, piszcie w komentarzach, wiem, że oglądają nas chemicy. Ja powiem tyle, że jest to kancerogenne, czyli rakotwórcze i jest to grupa substancji, wymienia się tam kilkanaście, 20 najpopularniejszych, najczęściej występujących i najczęściej badanych. To są substancje, które powstają wskutek niezupełnego spalenia substancji organicznej, czyli chociażby drewna opałowego, ale też na przykład w czasie palenia kawy czy wędzenia na przykład. Zauważcie, na tych spotkach mamy jabłko i kapuchę i okazuje się, że są to najmniejsze kawałki i można by powiedzieć, że tam jest największe stężenie, a nie jest to w ogóle produkt poddany obróbce termicznej. Problem polega na tym, że bardzo dużo WWA mamy wokół siebie, w atmosferze, w glebie, bo po prostu trochę zanieczyściliśmy matkę naturę. No i rośliny potrafią to akumulować. Jeżeli mamy jabłuszko pochodzące gdzieś z regionu przemysłowego i w dodatku nieumyte, to jest to naprawdę ogromne źródło WWA. Okazuje się, że nawet 99% WWA, które przyswajamy, właśnie przyswajamy z żywnością. Reszta to woda pitna i atmosfera. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę osób palących, no bo tu jednak dostarczamy sobie WWA więcej i regularniej. Przedstawmy na początek uczestników naszego programu. Już się zapewne przyjrzeliście, co tutaj leży. Dlaczego tak to tutaj dziwnie wygląda? Bo zawartość WWA najczęściej w produktach spożywczych podaje się w nanogramach na gram produktu albo w mikrogramach na kilogram produktu. No ale my chcemy się odnieść do tego papierosa, który to w swoim dymie powinien zawierać około 1 mikrograma WWA. Stąd przygotowaliśmy ilości tych produktów tak, żeby każda ta porcja w każdej z tych miseczek było właśnie tyle samo, co w tym papierosie, czyli około 1 mikrograma WWA. Dlatego mamy, uwaga, kapusta 25 gramów, jabłuszko 16 gramów, margaryna 29 gramów, 63 gramy płatków kukurydzianych śniadaniowych, 67 gramów wyrobów mięsnych wędliniarskich, w naszym przypadku takie jakieś kabanoski, 20 gramów ryby wędzonej w postaci 3 smutnookich szprotów. No i czego nam tu brakuje? 3 gramów grillowanego mięsa. Gdyby to była taka kiełbasa, którą chcemy zgrillować, to zauważcie, powinna się znaleźć jako wędlina, ale kiedy już ją zgrillujemy, to nagle się okazuje, że mamy tego taki maleńki kęs, więc grillowanie jest jednak procesem, który dostarcza najwięcej tych WWA do naszej żywności, więcej niż wędzenie. No i przechodzimy do naparów. Yerba mate, o którą tutaj przede wszystkim chodzi, 33 gramy, herbata 47 gramów i kawa aż 77 gramów. Im więcej czegoś tu mamy, tym jest to uboższe WWA, a im mniej, czyli na przykład takie zaskakujące jabłuszko,
to tym więcej tego tam niestety jest. W 16 gramach jabłuszka jest tyle WWA, co w papierosie. Oczywiście nie w każdym jabłuszku, w bardzo specyficznych warunkach. Skąd się to WWA tam bierze, to już wspomnieliśmy. Zauważmy, jabłuszko, jeżeli jest ze złego miejsca i jest nieumyte, brudne i pokryte WWA z powietrza, no rzeczywiście może w ekstremalnych sytuacjach dostarczyć aż tyle tego. Ale tak naprawdę jest to górna granica, bo wszędzie wzięliśmy tu górne granice, żeby Was bardziej wystraszyć, tak jak artykuł, który straszy i który bierze te najbardziej ekstremalne, zupełnie nieuśrednione dane. Stąd my też mamy tutaj wszystko, co tylko da się, najbrudniejsze. Oczywiście tak nie jest, to tylko symbol. Po co my właściwie się dzisiaj tutaj zebraliśmy? Przejdźmy do sedna. Otóż co jakiś czas internet zalewa fala artykułów donoszących o rakotwórczości yerba mate. No i wiecie, jak to działa w internecie, prawda? Im bardziej klikający się nagłówek, bardziej przerażający nagłówek, tym lepiej się to klika, a jeżeli ktoś napisze, to natychmiast wszyscy inni też muszą podłapać ten temat, którzy tylko się zajmują tą samą dziedziną i branżą, i zwykle zaczyna jakiś serwis anglojęzyczny, a najczęściej, jeżeli tak po kłębeczku będziemy szli do nitki, odwrotnie, to docieramy do miejsca, gdzie się pojawia jakieś badanie naukowe, które jest przerażające, jeżeli się je odpowiednio przedstawi, bo jak wiecie, no, język naukowy raczej stara się być obiektywny i pozbawiony emocji. Tymczasem artykuły internetowe wręcz przeciwnie. Stąd znów się pojawiły ostatnio doniesienia mówiące o rakotwórczości yerba mate i to na taką skalę, na jaką nigdy wcześniej jeszcze nie podejmowaliśmy tego tematu, ponieważ mówi się, że wypicie jednej yerba mate jest tak samo rakotwórcze, albo nawet bardziej, jak wypalenie 100 papierosów. No i oczywiście mowa jest tutaj o tych WWA nieszczęśliwych, bo wiadomo, że w papierosie substancji rakotwórczych i szkodliwych i wszystkiego innego jest dużo, dużo więcej i nie jest on szkodliwy tylko dlatego, że zawiera WWA. Analogicznie w yerba mate, gdyby się ktoś chciał doszukać, to pewnie też by znalazł jeszcze jakieś substancje, które może nam szkodzą. Oczywiście nie badano tutaj też tego, co nam nie szkodzi i tego, że yerba mate ma potencjał przeciwnowotworowy, ale nie wdawajmy się w to, bo już o tym mówiliśmy. Chodzi o to, że dowiedziono, że zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w yerba mate jest tak przerażająca, że możemy wypalić 100 papierosów, a i tak nie zaszkodzimy sobie, tak jak tym jednym matero. No i my chcemy pokazać to w innym świetle. Chcemy rzucić na to w ogóle jakieś światło, ponieważ taki nagłówek jest wyrwany z kontekstu. Skąd to się wzięło? Otóż badań na temat zawartości WWA w yerba mate jest całe mnóstwo. Badań na temat rakotwórczości yerba mate też jest całe mnóstwo. I one podejmują różne tematy. Od tych całkiem pierwszych i wyśmiewanych badań, które pokazały, że osoby palące i pijące yerba mate te mają raka płuc i że uznano, że to wynika z yerba mate, a nie z tego dymu. Przez badania, które kładą nacisk na temperaturę napoju i pokazują, że picie w tej sytuacji yerba mate właśnie przez bombiję o temperaturze powyżej 65 stopni może podrażniać przełyk, w ogóle całą jamę ustną i właśnie tworzyć mikropoparzenia, które z kolei ułatwiają wchłanianie substancji szkodliwych, czy to z yerby, czy to z papierosa, ponieważ tam się pali i pije jednocześnie najchętniej. No i stąd taka rakotwórczość. A jeśli chodzi o samo WWA, to rzeczywiście istnieją badania z 2008 roku i kolejne z 2010, które pokazują, że w tej yerba mate rzeczywiście jest tyle WWA, że możemy, zakładając, nie wiadomo dlaczego, ekstraktywność, czyli to, że one wszystkie przechodzą do naparu, a właściwie nie wszystkie, bo w ilości 50% możemy dostarczyć sobie ilości jednego z WWA, czyli konkretnie benzopirenu, możemy sobie dostarczyć w takiej ilości, jak zaparzona brazylijska yerba mate, którą się parzy w kuji i którą się zaleca w tym artykule parzyć z pół kilograma chyba niemalże w ogóle suszu i wypić wiele parzeń. No i ostatecznie bierzemy same takie
takie ekstremalne sytuacje. No i wyszło tam rzeczywiście, że może to być nawet 100 papierosów. Aczkolwiek te badania są o tyle dziwne, że podają właśnie te ogromne ilości, z których wynika, że oczywiście jeżeli nie potraktujemy tego tak ekstremalnie, tylko przyjrzymy się tym wynikom naprawdę i to policzymy, wynika, że wypicie yerba mate to jest jak 20 papierosów. No wciąż jest to przerażająca ilość, ale tak naprawdę to wynika z tych badań. Ale kiedy idziemy dalej i szukamy innych badań, to znajdujemy na przykład najnowsze badania z tego roku, które no, przeprowadzono innymi metodami, ale tam się okazuje, że yerba mate tak naprawdę wcale nie jest tyle tych WWA, co w tamtych badaniach, a porównywalnie z innymi rzeczami, z herbatą i z innymi suszami roślinnymi. Co więcej, są przepisy, które to regulują i yerba mate się mieści w tych przepisach. A tam również dowiedziono, że ekstraktywność, czyli przechodzenie tych WWA do naparu jest na poziomie około 0,5%. A to oznacza, że gdybyśmy chcieli tutaj postawić miseczkę yerba mate, tak jak to zrobiliśmy, w której jest 33 gramy yerba mate, to jest tyle, co w tym papierosie, ale jeżeli mielibyśmy tu postawić napar w matero, to takich matero musielibyśmy tutaj mieć znacznie więcej, ponieważ musielibyśmy zjeść ten susz, żeby sobie tak naprawdę dostarczyć te WWA. A skoro my pijemy, to uwaga, teraz Was zaskoczę, musielibyśmy wypić 7 kg suszu yerba mate zalanych 28 litrami wody. I wtedy dopiero będziemy mieli jednego papierosa. Przynajmniej tak mówią najnowsze badania z bieżącego roku. A poprzednie badania, no nie wiem, troszeczkę to brzmi, jakby komuś się jednostki pomyliły. Aczkolwiek trudno w to wierzyć, bo tak naprawdę jest to seria badań na przestrzeni lat. Nie wiem, jak się to dzieje, nie wiem, w jaki sposób zastosowano badania, ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedno. Jeżeli naprawdę byłoby aż tyle WWA w yerba mate, nikt nie dopuściłby tego do handlu. To jest badane, to jest regulowane przepisami i są konkretne ilości określone dla suszu, dla herbaty, dla yerba mate, dla rumianku, dla wszelkich ziół. I wiecie, no tutaj wyglądałoby, że te normy są przekroczone setki razy. No naprawdę to by tak nie przeszło. My to mamy na półkach sklepowych, co najbardziej dowodzi, że jednak coś tutaj nie jest zupełnie obiektywne w tych badaniach. No tak czy inaczej, czytajcie jak najwięcej artykułów o yerba mate naukowych. Czytajcie o tych rakotwórczych właściwościach yerba mate. Im więcej się pojawi głosów, tym łatwiej będzie coś odcedzić i znaleźć jakiś złoty środek. Ja w każdym razie yerba mate się nie boję w dalszym ciągu. W dalszym ciągu stoję po stronie barykady, która mówi, że yerba mate nie jest rakotwórcza. No, nie możemy się nie zgodzić z faktem, że zawiera WWA i nie możemy się nie zgodzić z tym, że WWA jest rakotwórcza. Więc właściwie no, yerba mate jest rakotwórcza. No, muszę to przyznać, ale miejmy miejmy tę skalę w oczach. Spójrzmy na te rzeczy. No, naprawdę 7 kilo yerba mate musiałoby tutaj być dla tej równowagi. No, ja wierzę tym badaniom, bo to się trzyma naprawdę sensu i prawdy i przepisów międzynarodowych. A jeżeli ktoś ciągle jest niespokojny, niechaj wybiera yerba mate obrabianą bezdymnie, ponieważ WWA w yerba mate pochodzi poza środowiskiem naturalnym, również z obróbki, gdzie liście yerba mate mają kontakt z dymem, mają kontakt z ogniem i mamy wersje yerba mate, które są bezdymne i możemy sobie taką wybrać i wtedy również badano i tam prawie w ogóle nie ma tych WWA, więc jesteśmy dużo bezpieczniejsi. Piszcie, co o tym myślicie, piszcie, czy macie jakieś inne przemyślenia, a może inne artykuły, a może inne opinie. Temat jest na pewno rozwijający się i gorący, więc czekamy na Wasze głosy. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.